Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. W dzisiejszym dalsze prace tuningowe, modyfikacje. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ale nie uczcie się tego w domu lepiej. Nie róbcie tego przy swoim picie, bo możecie zepsuć. Ja swojego pita nie zepsuję, a jak zepsuję, to se naprawię. Więc zapraszam na film. Wiem, że czekacie z niecierpliwością na test napędu. Czekaj, czekaj, czekaj! Pan MRF ma coś innego założone. A mianowicie mam rzeczywiście coś innego założone. Z tyłu założoną zębatkę 47 zębów. Z przodu zębatkę 16. Na łańcuchu 428. Łańcuch miałem, zębatkę przednią miałem. Zamówiłem sobie zębatkę tylną. Jedynie co nie pasowało, to standardowo otwory nie pasowały. Znalazłem właśnie, nie pamiętam od jakiego to jest motorku, ale zarąbiście twarda zębatka. Nie to co te chińskie, to takie można powiedzieć lepszej jakości zębatka, bo jak wierciłem otwory, było ciężko wywiercić. Tu są oryginalne miejsca montażowe, co były na zębatce, a na szczęście na czterech innych ramieniach nie było to wykorzystane, więc średnica wewnętrznego otworu się zgadzała przy tej zębatce. Przy poprzedniej było wiele więcej przerabiania. Teraz to będę testował, więc na razie Wam nie będę mówił co i jak, od którego motoru i ten. Jak będziecie naprawdę chcieli łapeczki w górę, pisać na dole w komentarzu, to w którym jak będę nagrywał test tego napędu, no to Wam wszystko tam ładnie wytłumaczę co i jak, gdzie kupiłem, do jakiego modelu i tego typu sprawy. No, na chwilę obecną mogę wspomnieć jeszcze w tym odcinku, że no nie jest za duża różnica na tym napędzie. Mi się wydaje, że jest coś tam daje, ale nie ma kolosalnej różnicy, jest naprawdę nieduża różnica. I tyle, będę musiał pojeździć Speedbike Riderem i może wtedy wyczaję, czy rzeczywiście to coś daje, czy mi się wydaje. Bo też tak może być. Jestem przygotowana na to, że może mnie to coś po prostu mylić i że mi się wydaje, a naprawdę na przykład nie ma różnicy. Jak zobaczyliście pewnie kątem oka, pan MRF odkręcił impulsator. No jak, nie wiem czy w tytule napiszę czy nie, ale będziemy psuć. Będziemy psuć. Mianowicie to samo co w RCU, jak robiłem, będziemy zmieniać troszeczkę kąt zapłonu. Chociaż tutaj się i tak zmienia, ale denerwuje mnie to, że zdycha motor. Dziwi mnie, że w Lądzinie to nie zdycha. W Lądzinie nie zdycha, a tutaj zdycha. No, robi tak piernie i zdechnie nagle, a w Lądzinie tak naprawdę do niskich obrotów schodzi i dopiero zdechnie. Nie nagle, tylko po prostu się go ujusza blub, 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 pu. Może jak się uda, to zaraz Wam zademonstruję, jak zdycha Lądzin, a jak zdycha MRF. No MRF to możecie zobaczyć w poprzednich filmikach, albo oglądać na moim kanale, albo jak ktoś ma MRF-a, będzie wiedział o co chodzi. Po prostu piernie, zdechnie, koniec. I tyle. A mi chodzi o to, żeby on schodził z obrotu tak bum, 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 bum. I zdech, a nie bum, 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 bum i koniec. Takie nagłe. Z nienacka. Czasami nawet nie zdąży się sprzęgła nacisnąć, nagle trochę tak i zdechnie. I koniec. Ogólnie ja mówię MRF, jasny pieron. Przy silnikach takich, bo to jest silnik w MRF-ie, jakiś Diabolini, nie Diabolini, Romet, nie Romet, ECF i tego typu sprawy. Jakby była możliwość, jakby była taka możliwość, ktoś by na przykład mi podesłał moduł zapłonowy od Daytona, Daytona na przykład 190, chętnie taki moduł przygarnąłbym, ponieważ tamten moduł chyba jest programowalny, jak się nie mylę, to bym sobie zaprogramował odpowiednie parametry. No, takie coś by mi się przydało, jakby ktoś miał chęć, mógłby mi coś takiego podesłać, chętnie bym się czymś takim pobawił, ja lubię takie rzeczy, lubię się takimi bawić. Więc bym se sprawdził, zaprogramowałbym sobie, no i zobaczyłbym, czy Venturo to daje radę. Bo te wszystkie zmiany, co ja tu robię na przykład z zębatką, co teraz testuję, czy teraz będę testował z zapłonem,
Powiem wam szczerze, że jak ktoś tak kręci manetką, dla niego to nie będzie nic za bardzo różnicy dawać. Nie odczuje różnicy, albo po prostu nie odczuje różnicy. A dla takich osób jak ja, co tak jeżdżą bardziej spokojnie, wolno, to odczuje różnicę. Po prostu na trakcji, jak się zapierdziela. O. Wnet będę szukał, może się uda znaleźć oponę Mitasa C20 na tył. 90, koniecznie 90, 80 nie polecam, ale 90, bo lepiej na trawersach sobie daje radę. Widziałem, że Pitback Grader na niej jeździ, jest różnica i to kolosalna w moim mniemaniu. Dla was może to nie być duża różnica, dużo osób krytykuje, ale jak ktoś krytykuje tą oponę, widocznie nie umie jeździć. Dla niego czy pojedzie na takiej, czy na Mitasie, nie odczuje różnicy. Zapraszam do odcinka poprzedniego, gdzie testowałem napęd. Tam wam pokazałem, bo też dostawałem krytykę a propos opony i postanowiłem, że się nie znam, że tamta opona jest fajna. Oglądajcie sobie tam ten filmik, zobaczycie, jaka jest różnica między oponą z Gangusa a tamtą z 170 RCK. Dla mnie to była kolosalna różnica. Ja to czułem po prostu, jak jechałem tym motorem, to czułem, że nie mam trakcji. Prawdopodobnie jakby tam spuścił ciśnienie, trochę lepiej by sobie dawała radę, ale zbyt dużo by jej to nie dało. Tak wam szczerze powiem. Lepiej by szła, ale zbyt dużo jej nie dało. Za twarda. No jakoś tak dziwnie mi się na tej oponie jechało, tak wam powiem szczerze. No. Więc tyle, no. Będę zbierał teraz fundusze na C20. Dobra. Znowu odchodzimy od tematu, ja strasznie mieszam. Może za niedługo chyba zacznę kręcić jakieś poradniki, bo i typowo w poradnikach skupiać się na tym i na tym będzie krótsze filmiki, ale typowo o tym i o tym. Jak chcecie coś takiego u mnie na kanale, możecie też napisać na dole w opisie pod filmem. Wreszcie może zacznę jakieś poradniki robić, bo na razie to tylko wam pokazuję, moją wiedzę przekazuję, a nie robię poradników. Tak szczerze to jeszcze chyba nie zrobiłem poradnika żadnego, prócz nauki jazdy. Bo tamto to było, można powiedzieć, poradnikiem. No i widać, że nawet się przyjęło, bo tam ponad 40 tysięcy wyświetleń, to naprawdę dużo. Jak na filmiki te wypociny moje, gdzie nie umiem tłumaczyć. Dobre. No, filtr cały uwalony. Filtr. Będę musiał to wyczyścić i zrobić jakieś obudowę filtra, bo to co to jest z butelki, tylko tak na szybkości. Dobra, tyle. Co zamierzam zrobić? Zamierzam opóźnić zapłon. Właśnie nie pamiętam, opóźnić czy przyspieszyć? Opóźnić. Chyba opóźnić zapłon, bo jest chyba za wczesny i kopię po nodze. Bije po nodze strasznie kopka. No i chciałbym opóźnić trochę zapłon. I mi się wydaje, że będzie ok. Wtedy będzie trudniej go udusić. Nie będzie odbijać w nogę. Będzie równiej chodzić, pracować. A minusem będzie go tyle, że straci na maksymalnych obrotach. Po prostu będzie go wcześniej odcinać. Tak obstawiam, że będzie odcinało zapłon zawczasu. O. Tak mi się wydaje. Wtedy by mu pasował moduł jakiś, żeby kręcił się trochę wyżej. I wtedy zniwelowałoby się ten efekt. Ale dobra, na razie nie kombinujmy. Co zamierzam tutaj zrobić? Ponieważ te impulsatory, one się nie da przestawić. Mamy fasolkę, czyli wyciętą taką łezkę, otwór, który nam pozwala tylko przysunąć albo oddalić bardziej impulsator. Nie pozwala nam na przesunięcie góra-dół, czyli zmienienia kąta. Wyprzedzenia zapłonu. Nie wiem, czy to tak fachowo się nazywa, ale ja to tak rozumiem. Na logikę, czyli ustawienie tak jak w łezce, na przykład 3 mm przed top, przed tym jak tłok będzie u samej góry, 3 mm przed tym, żeby na przykład iskra przeskakiwała. To co tu obczaiłem, to iskrę wyzwala jak ten kołeczek, zaraz wam pokażę o co chodzi, jak ten kołeczek dochodzi do impulsatora. O, jak będzie na wysokości tego impulsatora, wtedy jest przeskok iskry. No i przez ten krótki moment, jak jest ten, to jest przeskok i wyzwalana iskra. No, tak ja to rozumiem. W niektórych motorkach
Z tego co zauważyłem, to nie zawsze jest wtedy, kiedy dochodzi do tego, wyzwala iskrę, tylko czasami jest tak, że jak minie ten kołeczek, wtedy iskra przeskakuje. Właśnie nie rozumiem tego, czemu w jednych jest tak, w drugich jest tak. W jednych jest od razu, jak dotknie, to znaczy jak dojdzie do kołeczka, jest iskra i nie ma iskry, potem znowu jest iskra, nie ma iskry, a w niektórych momentach jest, dojdzie do tego i jest taki długi kołeczek jak w dwusuwach i na samym końcu dopiero iskrę robi. Piup, przeskakuje. Nie wiem, nie rozumiem tego. Chyba, że z tego dziadostwa też czyta wyprzedzenie zapłonu. Może nie większy kołeczek, tylko większy kąt wyprzedzenia zapłonu. Nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzu pod filmem. Chętnie się coś takiego dowiem. Ja lubię takie tematy, lubię takie coś. Ewentualnie sobie zaraz, jak skończę ten odcinek, poczytam o tym, bo ciekawi mnie to. Dobra, ja idę po dremla i zrobimy tutaj taki mały myk, że ponacinamy te łezki. Ale to zobaczycie za chwileczkę. Ponacinamy te łezki, poobcinamy, no i zobaczymy, czy się nam uda przestawić. Ja go dość sporo przestawię raczej, o jakieś 3 mm, coś takiego. 3 mm go przestawię i zobaczymy, jak będzie chodzić. Ewentualnie wyciągnę lampę i ustawimy go na lampę. Tylko jeszcze muszę popatrzeć na internecie, ile powinien być ustawiony. Dobra, tyle. Więc widzimy się za chwileczkę. Oczywiście okularki trzeba ubrać. O ręce się nie martwię, to się zagoi. Już tyle razy miałem, no nie zobaczycie, ale ręce to mam tak pokaleczone po kamieniarce 5 lat i dziury w rękach. To nie widać, już się zagoiło, ale dziury miałem takie w rękach, jak wbiłem coś śrubę albo coś to. Dobra, teraz spróbuję to naciąć. Dam radę! Od razu mówię, nie uczcie się tego w domu. Nie róbcie tego. Ja wam pokazuję, jak nie robić. Jak coś, to ja tylko ryzykuję, że z motorem nie wiem. No dobra. Tak to wygląda na razie. Mam nadzieję, że widzicie coś. Teraz muszę tylko sprawdzić, którą łapkę muszę głębiej podebrać, żeby się nie pomylić. Jak ja to będę przesuwał do góry. Do góry będę przesuwał, to tą łapkę muszę podebrać, dobra? To rzeźbimy. Rzeźbimy. Jest ze 2 mm. No, takie 2 mm. Jeszcze muszę podebrać. Podebrać jeszcze będę musiał deszko, bo jest trochę mało. Teraz wychodzi na to, że te śrubki oryginalne, one mi tu nie podejdą. Muszę iść znaleźć jakieś podkładeczki pod te śrubki szerokie, żeby mi ten impulsator się trzymał, bo teraz to no taka śrubka to mi teraz tego nie utrzyma. Musi być szeroka podkładka. Idę znaleźć jakąś szeroką podkładkę i widzimy się za chwilkę. Podkładki jakieś mam. Podkładeczki tutaj mam, mam nadzieję, że coś tam widać. Użyjemy takich. Od razu was ubiegnę, bo zaraz będzie gadane, że zepsułem zapłon, że rozwalę silnik. Prawdopodobnie coś takiego będzie gadane. Ja sobie tutaj ogólnie sprawdzam. Lubię takie. Powiem wam szczerze, że takie samojeżdżenie dla mnie to jest też takie. Nie ekscytujące jak samo naprawianie. No nie psuj, no, które zaraz mnie źle zrozumiecie.
Zaraz mnie źle zrozumiecie i wyciągniecie mi z kontekstu, że ja lubię psuć, a potem naprawiać. Nie, w sensie ja lubię jeździć, ale bardziej od jazdy. Lubię takie modyfikacje, tuningi, takie typu sprawy. Naprawdę lubię to robić. Lubię ulepszać sprzęty, którymi jeżdżę. Tak wam powiem. Mam nadzieję, że to rozumiecie, że no lubię po prostu te sprzęty ulepszać. Żeby były lepsze. Że ktoś by miał taki sam sprzęt jak ja, a ja będę miał po modyfikacjach i będzie sobie on dawał lepiej radę. O, tak można to może powiedzieć. No i taki właśnie jest pan MRF. Musicie to zrozumieć, że od samego początku kanału mało jest takich motorów, które po prostu tylko jeździłem i nic tam nie kombinowałem przy nich, żeby był jeszcze lepszy, jeszcze lepiej to jeździło, jeszcze więcej frajdy z jazdy mieć. Zaraz wam pokażę, co tu pan MRF tą rzeźbą wymłodził. A wymłodziłem coś takiego. Że teraz po tych modyfikacjach, widzicie, mam luz góra-dół. Mogę sobie przestawić zapłon. Tylko że luz nie mam góra-dół w sensie takim. Mogę, jak dam na maksa w jedną stronę, to będę miał tak jak miałem wcześniej. A jak przestawię do góry, na przykład ileś tam do góry, no to będę miał zmieniony kąt wyprzedzenia zapłonu, w sensie opóźniony. Dobrze mówię? Kurde, mogę się teraz mylić. Jak ja to tam mierzyłem? Późniejszy ten zapłon. Nie wcześniejszy, tylko późniejszy, tak? Dobrze mówię? Jak kopnę, tłok leci w tą stronę. Czekajcie, bo teraz zgłupiałem. Późniejszy jest. Tak, bo tu jest F. Późniejszy zapłon. Bo mi się wydaje, że teraz jest za wczesny i dlatego odbija kopka. Po prostu jeszcze nie zdążymy kopnąć, obniżyć kopkę na sam dół, w sensie rozpędzić odpowiednio kop nogą, a już zaczyna zapłon chytać i dostajemy strzała w nogę. Chyba. Tak mi się wydaje. Nie wiem, mogę się mylić, piszcie mi na dole w komentarzu. Kurczę. Ja nie lubię się tak zastanawiać 4 razy, bo jak się zastanawiam 4 razy, to potem się mi wszystko miesza. Tak wam powiem. Dobra, teraz to lekko se chycę i spróbuję sobie ten zapłon deczko przestawić. Jakoś tam podregulować, przestawić. Teraz na maksa mam tak jak było. Dobra. Teraz damy sobie... czekajcie, tu jest F. Tu mam F. Początek F. Tutaj powinien być zapłon. To jest na maksa, a ja sobie dam tyle. Jest za bardzo. Widzę, że jest za bardzo. Dam sobie na razie deczko tylko. Zmienię. Tu mam F. Początek. A ja sobie dam na kresce sobie ustawię, że będzie początek. Dobra, piecę sobie na dole. Na grubość papierka przerwę, żeby ustawić. No. No. Dobra, grubość papierka. Podkładki zdały egzamin, fajnie siedzi wszystko. Dobra, odkładam wszystko na bok i próbujemy to odpalić. Czy w ogóle odpali, czy nie odpali? Tekla bocznego na razie nie zakładam, jakby czasami trzeba było coś podregulować jeszcze.
zobaczymy, czy będzie odbijać kotek, czy nie będzie odbijać. Dajmy mu stanie. Dobra. Dobrze, nie odpali. Wcześniej leżał na boku motor, bo się wywalił. Wywalił się i mogło oleju trochę polecieć. Dobra, teraz go zostawimy, niech se chwilę pochodzi, rozgrzeje się, zobaczymy, czy dojdzie do odciny, czy nie. Więc widzimy się za chwileczkę. Na razie was wyłączę. Z tego co zauważyłem, to o wiele łatwiej odpala. No nie może o wiele, kurde, co ja mówię. Lepiej odpala. Teraz to pokażę. Ojej. Na gaz bardzo dobrze reaguje, jak na krótki roll gaz. Przy nagłym przegazowaniu wchodzi ładnie na obroty. Zamykamy dekielek, zmieniam kamerkę i spróbuję się tym przejechać, bo bez obciążenia to nie wiadomo co to, czy w ogóle cokolwiek to dało. Przestawiłem gdzieś tak o, nie wiem, około 2 mm zapór. Od razu mówię, żeby nie było potem, wszystkie modyfikacje u siebie w waszym motorze robicie na własną odpowiedzialność. Ja tutaj ogólnie modyfikacje robię z głową i tyle. Jak coś zepsuję, ja se to naprawię, a jak wy se coś zepsujecie i będziecie potem mieć problem, że trzeba do jakiegoś mechanika oddać albo coś w tym stylu, to już na własną odpowiedzialność. No, ja wam nie mówię, że musicie u was coś takiego zrobić. Ja tu tylko i wyłącznie chcę uzyskać efekt łatwiejszego odpalania. A po drugie, żeby było go trudniej udusić. Tylko i wyłącznie o ten efekt mi chodzi. Jestem, jakby to można powiedzieć, jestem tego świadomy, o, mogę tak powiedzieć, jestem tego świadomy, że mogę stracić na maksymalnym gazie, że wcześniej będzie mi go odcinać. No, jestem tego świadomy, tak wam powiem szczerze. Nie chcę tutaj za bardzo gadować, bo zaraz będą problemy jakieś. Chcę się z sąsiadami. Dlatego nie chcę im tutaj gazować. Żeby nie było problemów. Dlatego pojedziemy się gdzie przejechać i tam pogazuję troszeczkę tym. Z gazu wam w polach gdzieś tam przygazuję. Zobaczycie, jak chodzi na obroty. Czy wyrywa najlepiej na koło, czy nie wyrywa. Już zaraz się przekonam. Ale fajnie tu uszczelka trzyma, bo nie weszła mi w ogóle woda do statora, jak topiliśmy silnik. Speedbike Riderem topiliśmy w rzece silnik. Nie weszła mi w ogóle woda do środka, więc jest ok. Jest ok. Dobra, jedziemy to przetestować.